Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drosty52 i moi drodzy, witam was w 7 odcinku, zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Tu są goryle. O, witam was serdecznie. O Jezusie! Właśnie jednego utopiłam chyba. Pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło tak je zbagować, ale widzę, że ten jeden się aż odbagował z tego wszystkiego. Ała. Możecie tutaj przyjść za mną? Nie wiem, nie chcę tego sprawdzać. Ej, a może tutaj były aż 3 goryle? Nie. Okej. No to tak na dzień dobry mieliśmy rozgrzewkę. Jak się już możecie spodziewać, tutaj często tak jest. Potrzebujemy, moi drodzy, znaleźć 3 sztabki złota. Na tą dłoń lepiej nie wchodzić. Nie wiem, czy był napis, gdzie jesteśmy, ale jest to Pałac Midasa. Mogę wam zresztą pokazać po statystykach. Grecja, Pałac Midasa. Ta ręka, jak się domyślacie, zamieni nas w... Może nie w kamień, ale w złoto. Nie będę wam przynajmniej teraz tego pokazywać, dopóki nie znajdę jakiegoś punktu kontrolnego. Bo będę chciała wam to pokazać, ale no dobrze by było taki punkt najpierw znaleźć. Nie wiem, czy tutaj z tyłu nie ma punktu. Bardzo możliwe. Otworzyliśmy sobie właśnie jedno z przejść. Zacznę też w ogóle od tego faktu. O, teraz w ogóle wiem, że tutaj są naboje, chociaż ich raczej nie zbiorę. Jesteśmy, moi drodzy, mniej więcej w połowie gry. To znaczy łącznie nam wyjdzie właśnie 14 odcinków, także no... No, brzmi jak połowa. Tam się trzeba jakoś dostać na drugą stronę. Ja zapomniałam, jak się tutaj łazi, nie? Ale chwilowo nam jest to niepotrzebne. Otworzyliśmy jedno przejście, to jest w tym momencie ważne w sumie. Wow. Nawet się nie zabiłam. Tam możemy się dostać. Ja tylko chciałam sobie sprawdzić jedną rzecz, bo tutaj mogę chyba wejść. I tutaj można chyba skakać po kolumnach? A, tu można przejść. Możemy się dzięki temu dostać tutaj do dźwigni. Ja od razu może skorzystam i te rzeczy pootwieram. Tam nie pamiętam, jak się wchodzi. Także będę musiała chwilę pomyśleć chyba. Dobra, otworzyliśmy sobie kolejne przejście. I jeszcze jedna dźwignia czeka po drugiej stronie. O, mamy punkt kontrolny, więc mogę wam przy okazji... Ej, oberwałam. Dobra, mogę wam przy okazji pokazać zresztą, jak działa ta ręka Midasa. Możemy coś na niej oczywiście położyć, ale możemy też na nią wejść, tylko to się dla nas nie skończy, się to dla nas dobrze. Mamy złotą larę. I to jest moment, w którym niestety umieramy. Dobra, tędy może schodzić nie będę, bo troszeczkę oberwałam bez sensu. Zejdziemy jak cywilizowani ludzie. Tam się chyba nie dostanę, chyba że tutaj się można. Ale z tego co widzę, to nie można. Tutaj też się tak łatwo nie dostanę, ale tutaj to akurat chyba... Skorzystamy z kolumny? Nie. Dobrze, no to nie. Przejście mamy na górze. Chodźmy najpierw tutaj, skoro najpierw otworzyłam to przejście. Kolejny punkt kontrolny. Tutaj warto jest się mieć na baczności, bo tutaj co jakiś czas chyba będziemy mieli styczność z tymi gorylami. No i proszę, mamy sztabkę.
Jest też wejście na górę. Sztabka jest niestrzeżona, przynajmniej tak się wydaje. No i jest tutaj więcej przejść niż mi się wydawało. O, proszę, mogę na dół, mogę na górę. O, właśnie. A, bagujesz się na schodach. Kurde, nie, nie zmieniaj mi broni na to. Tutaj mogę się, widzę, z tym przeciwnikami troszeczkę... popagować. No i pięknie. Trochę zmarnowałam sobie amunicji do tych lepszych pistoletów. No ale dobrze. Okej, w to nie strzelamy, tylko będziemy ciągnąć linką. No niech będzie. W ogóle zapomniałam, że tutaj można zejść i na dół, i iść na górę. Dobra, zrobiliśmy coś. Troszeczkę ułamała nam się kolumna. Dzięki temu powinniśmy móc się... dostać do sztabki. Nie pamiętałam, że to jest taka banalna sprawa. Mamy sztabkę ołowiu. Warto tutaj też od razu sprawdzić, czy niczego nie ma. No i jak widzicie, sporo się tutaj zawaliło. Naszym celem jest teraz jakoś się stąd wydostać i nie będzie to chyba proste? A może po prostu będzie? Mogę też wejść na górę. Jeszcze tego nie robiłam, także może spróbuję. Ach, bo my się i tak musimy tędy wydostać. No dobra. Ach, te nietoperze. Oj, oj, oj. Dobra, niestety spadłam troszeczkę w dół, bo nie to było moim celem. Ale moment, ja teraz się nie wydostanę tędy? Poważnie? Hmm. Wydostanę się. To po co ja miałam iść na górę? Nie wiem, myślę, że zaraz to sprawdzimy. I świetnie. Mamy teraz już sztabkę złota. Prawdziwa ręka Midasa, prawda? Świetnie. Wiecie co, ja bym tak profilaktycznie weszła tam na górę i spróbowała się gdzieś powspinać, bo bardzo mi się nie podoba fakt, że mogłam coś tam więcej zrobić. To znaczy, wiecie, ja byłam pewna, że nie potrzebujemy tutaj wchodzić, ale zaczynam w to bardzo wątpić. No, tylko nie róbmy tak, Daro, dobra? A, bo tam jest chyba droga po sekret. Mam rację? Chyba tak, to znaczy nigdzie mnie to raczej nie zaprowadzi. A nawet jeżeli, no to i tak spadłam. Dobra, chwilowo olewamy to miejsce, wracamy. Nie będę marnowała czasu na coś, co i tak mnie nie interesuje jako mnie przechodzącą tę grę. I co? I tak jak już wspomniałam, jest to mniej więcej połowa naszej serii Zagrajmy Wy. Jeszcze Grecji zostało przed nami troszeczkę, chociaż nie ukrywam, że jest to przedostatni poziom w Grecji. Dobrze, i tutaj chyba też będziemy mieli troszeczkę towarzystwa.
Albo i nie. Dobra, pamiętam ten poziom całkiem dobrze. To nam się chyba przyda. Jak najbardziej, bo tu jest dźwignia. Apteczka na pocieszenie. Tutaj się nic nie dzieje, a my musimy sobie odtorować drogę. W związku z tym skorzystamy sobie z tego. I tutaj musimy dosyć solidnie uważać. Nie w tę stronę. Dobra. Idzie mi to nawet jakoś w miarę. No i pięknie. Dostaliśmy się do kolejnej sztabki. Poszło całkiem sprawnie, musicie przyznać. Wszystko teraz już tutaj się opuściło. A my możemy stąd teraz wyjść. Tylko nie tędy. W drugą stronę. Tutaj jeszcze możemy coś zrobić. Ale tam chyba będzie sekret tylko i wyłącznie. Albo jakaś apteczka, nie mam zielonego pojęcia. Obeszło się bez tego, jak zauważyliście. Lepiej się uzbroić, tak na wszelki wypadek, gdyby mieli być jacyś przeciwnicy. Których już zresztą słyszę. Ale się tutaj waliłam całkowicie w ten, nie? O nie, naprawdę? Wow. Nic nie widzę, nie? Dobra, nie znoszę tego. No i dobra. I mamy teraz kolejną sztabkę. Wymienimy. Odbierzemy. Sztabka złota. I wbijamy sobie teraz kolejną. Jeszcze jedna przed nami, do której trzeba się jakoś dostać. Problem jest tylko i wyłącznie taki, że ja nie pamiętam, jak się dostać tam na górę. I... no, z tym będzie problem. Spróbujemy wejść tu. Może mnie olśni, jak wejdę tutaj. Bo tam... To jest amunicja do strzelby. A jak wejść tam? Jakoś od innej... Aha. To chyba już wiem, po co nam było to przejście górą potrzebne. Tam chyba jednak... Aj. Tam chyba jednak się schodzi, nie? Znaczy się wchodzi się tam. Także musimy się wrócić i spróbować się tam powspinać. Liczyłam, że się bez tego obejdzie. Ale to jest Tomb Raider. I tutaj raczej się bez tego nie obejdzie.
To znaczy, mogło mi się wydawać, że się obejdzie, ale tak naprawdę się nie obejdzie i w ogóle. Musimy spróbować. Jest punkt kontrolny. Ja bym sobie, wiecie co, zrobiła tutaj zapis. Ponieważ jeżeli ja sobie zrobię tutaj zapis, to potem będę mogła od razu ten punkt kontrolny wczytać, gdyby się coś zepsuło. Troszeczkę wspinania. Tutaj będziemy mieli. No i to jest ten moment, w którym moja wiedza na temat tego, gdzie mamy iść, się kończy. Ewentualnie tędy. Bardzo nie lubię tutaj tego chodzenia po... Tego bardzo nie lubię, że się obraca nam, wiecie, ekran. Gdzieś, gdzie w ogóle nikt nie chciałby się dostać. I ta apteczka oczywiście się nie zebrała, bo po co ma to się zbierać? No nie odpuszczę sobie niestety. To jest zbyt cenna apteczka, żebym ja sobie ją odpuściła. No i tutaj trzeba będzie ostrożnie... Wow, nie tak, kobieto. No właśnie. Teraz do tyłu. I teraz gdzie? Z łaski swej? Ach, tutaj. No. Przecież ja już widzę, że to nie ma prawa bytu, nie? Och, teraz tutaj. Super, jest punkt kontrolny. To mnie na pewno bardzo solidnie pociesza, nie? I tutaj jak skoczę, to tutaj, okej. I teraz tu. I do tyłu. Dobra, no widzę, że całkiem sprawnie nam idzie. Dobra, i tutaj mogę zejść, ewentualnie mogę się udawać po apteczkę. Ale myślę, że apteczka nie ma tutaj żadnego sensu. Żadnych przeciwników jakichś dziwnych? Raczej nie. A jednak! Boże, dalibyście sobie spokój z tymi... Dobra, wykorzystam te pistolety, bo są zajebiste. Nie. To jest jakiś żart. Naprawdę, spadłam stąd. Dobra, to skorzystamy z okazji i zabijemy się Midasem. Jeszcze raz, bo nie chciałam spadać. Broń Boże. Zaczekam. No i dobra. Od razu może zmienię te pistolety na to. Mogłabym też wziąć strzelbę, ale i tak mamy nadto amunicji. No.
Dobra, mogłam zrobić uniki. No i dobra. Niech jeszcze twórcy spróbują mi coś dać, nie? O, widzę, że oddali mi też amunicję. Świetnie. A my możemy teraz skorzystać i wejść do ostatniego pomieszczenia. Uff. Mogliby skończyć z tą muzyką. No, dziękuję serdecznie. No nie powiem, troszkę się zdenerwowałam. I co, będziemy mieli powtórkę z rozrywki? Jeżeli tak, to ja już sobie wyciągnę lepszą broń. O kurczę, powiem wam, że zdążyłam zapomnieć o tych lokacjach, które się tutaj znajdują. O, pan krokodyl. On będzie mi przeszkadzał i to bardzo solidnie. Jeszcze nie raz mnie zeżre. A my właśnie odpaliliśmy sobie totalne piekło. Nie wiedziałam, że sztabki ołowiu są aż tak trudne do zdobycia. Tu jest parę krokodyli, no ale... Najwyżej będę się nimi martwić po prostu później. Dobra, tutaj widzę, że jestem w miarę bezpieczna. Okej, nie wiem, gdzie mam iść. A, bo tam jest dźwignia na dole też. A ja się zastanawiam. Nie, nie mam tutaj skoczyć. Oto witam pana krokodyla. Nie, nie mogę tędy wejść. Żartujecie sobie ze mnie. To mam teraz problem. Gdzie jest pan krokodyl? Nie wiem, ale wypadałoby go załatwić, nie? Pan krokodyl się chyba zamknął w sobie, nie? Dobra. Czyli tam... Okej, tam się trzeba, widzę, w inny sposób dostać. No a pana krokodyla to nie ma, nie? Najwyżej mnie zagryzie. A tu jesteś, paskudo. Wiecie co? Może w niego trafię. Chyba ma martwe pole. Przydałoby się go zwabić do wody, ale potem nie wejdę. O, nie wchodź do wody, Lara, proszę. Ja potem nie mogłam tędy wyjść.
Dobra, no chuj najwyżej mnie zje. Haha, witaj. No, dajesz. Ile muszę wpakować naboi w ciebie? Czy to jest żart jakiś? Czy ty jesteś kurwa poza prawem? Dobra, no wejdę. Chodź tu. Wow! Weź giń. Ej, no gra się chyba popsuła, nie? Dobra, najwyżej mnie zaraz ugryzie w dupę. No nareszcie w ciebie trafiam czymkolwiek. Czy to jest jakiś żart? Okej, są pola, które są martwe na twoim ciele. Dziękuję. Tyle naboi, ile ja wpakowałam w tego krokodyla, to jeszcze nikt nie wpakował, nie? A ja potrzebowałam się dostać do tej właśnie dźwigni. Ach, no i właśnie o to chodziło, nie? Dobra, i teraz możemy skakać gdziekolwiek i doskoczymy gdzieś. Tak mi się wydawało. No, podpaliłam się trochę. Dobra, świetnie. I teraz wypadałoby do tyłu? Tak, wypadałoby do tyłu. Ale... Tak, no nie mam innego wyjścia za bardzo. Świetnie. Pierwsza dźwignia przed nami. No, mamy kolejne piedestały. I punkt kontrolny przy okazji. Ajajaj, trochę się podpaliłam. Użyjemy apteczki małej. Wow. Naprawdę solidnie oberwałam. Czy to jest jakiś żart? Dlaczego ona mi nie skoczyła? Przepraszam. Dobra, jeszcze raz. Miała skoczyć. Dobra. O kurde. Dobra, nie z tej strony. Okej. Poczekamy. Tutaj też poczekamy. Dobra, i tutaj od razu przejdę sobie tam, gdzie mogę tak skakać. No skacz! O dziołcha. No rusz dupę.
Ajajaj. Tak się właśnie marnuje apteczki, moi drodzy. Dobra. Po coś je mam, prawda? No co jest? No... Ale ty masz, laska, opóźniony zapłon, nie? O Jezu, już to widziałam, jak umieram. Ojejku. Mamy sztabkę ołowiu ostatnią. I mam 0 apteczek. I mam też 0 HP. Przyjemnie, prawda? No, nie powiem. Intensywnie było. Niech jeszcze tylko spróbują mi dać przeciwników, nie? No jasne. Wow. O, no to fajnie. Ojejku, gra mi dała apteczki, widzicie to? Niemożliwe. No jasne. Ej, opłaca się w te goryle strzelać z... naprawdę daleka, nie? Znaczy się, właśnie z bliska się opłaca. Jeszcze? Czy już? Już. Ciekawe, skąd te goryle się tutaj nagle wzięły, nie? Oj, nie wiem. Siup, zejdziesz? Zejdziesz. I teraz ostatnia sztabka ołowiu. Cudownie. I teraz dajemy ją tutaj. Pięknie. I to jest, moi drodzy, moment, w którym kończymy Pałac Midasa. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was już ten film, a w kolejnym będziemy przechodzić ostatni poziom w Grecji. Cóż, pewnie jesteście ciekawi, gdzie udamy się później, ale to, cóż, dowiecie się tego już w kolejnym odcinku. I mogę wam już zaspoilerować, że w kolejnym odcinku czeka nas walka z kolejnym bossem, a może i nawet bossami. Cóż, dzięki wam jeszcze raz, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!